Moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony, się witam w kolejnym odcinku Subnautica. Moi drodzy, dawno mnie znów nie było w Subnautice, w sumie od 8 września, tak, 17, miałem lekki zapas tej gry, ale bardzo dobrze, bo inaczej nie mielibyście tyle czasu odcinków. A dzięki temu, że udało mi się zrobić zapas, to na szczęście też nie było z tym większego problemu. Moi drodzy, mamy końcówkę, mamy dosłownie końcówkę, bo musimy dzisiaj się wybrać troszeczkę wyżej, żeby ogarnąć sobie te nasze składniki, które widzimy w prawym górnym rogu. Potrzebujemy tego do enzymu, aby wydobyć sobie te jajeczka, żeby te jajka się wykluły. Okej, myślę, że to możemy zrobić. Czy ja mogę cię zabrać? Podnieś przytulasek. O, ciekawski gatunek wyluty z jaja w zbiorniku na obce formy życia. Moi drodzy, stwierdziłem, że PDA to my sobie poczytamy, jak najbardziej. Jak zrobimy sobie już enzymy, wyklujemy te jajka i tak dalej i będziemy już budować platformę, to pewnie przed wyleceniem sobie całkowicie już z atmosfery, to właśnie przeczytamy sobie całe PDA, zrobimy sobie cały odcinek czytanka. Dobra, moi drodzy. Myślę, że to już jest czas, aby się stąd wydostać. Weźmy sobie wodę, może żarełka jakieś? Mamy coś do jedzenia? Czy nie? Czy nic nie mamy? Moduły, jajka, narzędzia inne. Chyba nic nie ma. A, na górze są, Boże. Mówię, że tak dawno nie grałem w Subnautikę, że mogę mieć lekki problem. Tylko tak, suchińskie ziemniaki to jest właśnie to, czego potrzebujemy. A, tylko my sobie nie możemy tu zrobić ponad 100. Nieważne, nie było tematu. I tak lecimy sobie troszeczkę wyżej, więc mamy nóż, mamy wszystko, mamy... Czy ja mam również ogniwa? Nie przygotowałem się. W ogóle to jest dzisiejszy odcinek, moi drodzy. To, co oglądacie, to jest dzisiejszy odcinek. To są te dwie bateryjki, myślę. Baterie i ogniwa. Proszę mnie nie czytać tego, czy nie edytować. Dobra, dwa ogniwka są. Dwa ogniwka są, myślę, że to jest czas, aby się stąd wydostać. Tylko gdzie jest mój cyklop? To jest dobre pytanie. Cyklop? Aha. Gdzie jest cyklop? Tam jest cyklop. Okej, już się przestraszyłem troszeczkę. Na szczęście nic się nie stało. Simow sobie tutaj lata. Czy ja potrzebuję cyklopa, czy ja potrzebuję Simowa? Czy cyklopa, czy ja potrzebuję promsuta, czy... Dobra, wiecie co? Dobra, niech będzie promsut. Niech będzie promsut, tak? Niech tak będzie. Dobra, czyli wydostajemy się, 61%, świetnie. Włączamy sobie silniczek, i płyniemy. Płyniemy, aby w końcu co nieco sobie rzeczy pozdobywać. W ogóle muszę zobaczyć dokładnie, co ja mam tam do zebrania, w teorii. Jest wylot? To jest chyba wylot, tak? Tak czy nie tak? Nie, źle poleciałem, czekajcie. Wylot jest tu. Wylocik jest tu. Dobra, i moi drodzy. Co tam się dzieje z nami? Jakie następne serie sobie ogramy? Szczerze powiedziawszy, oprócz tego Freddy Into the Pit. Freddy Fazbear Pizza Into the Pit. Tak? To się chyba tak nazywa. Mniejsza. Tam występuje dosyć mocny bug. Bug, który niestety, ale uniemożliwia mi grę na padzie. I tak się teraz zastanawiam, czy w ogóle nie zrobić zwrotu, wiecie? Naprawdę, bo jestem troszeczkę zniesmaczony, że od sierpnia. Twórcy mają czas na wszystko, ale nie mają czasu, aby zrobić fixa, jeżeli chodzi o sutering podczas grania na padzie. To jest śmieszne. To jest kurwa śmieszne. Jak można wydać grę, która obsługuje pada i zacina się na padzie? To jest coś dziwnego. Coś mega dziwnego. No, więc tu jest taki problem. Czekajcie, ja sobie odpalę jeszcze tą ściągawkę, taką moją, żebym wiedział, co ja muszę zebrać. Tylko czy ja tutaj to mam? Schematy. Nasiono żarowniczki. Nasiono żarówniczki. Ara będzie wiedzieć. Flora i fauna. Flora żarówniczka. Dobra.
To już jedno jest. Następne to jest korona morska. Korona morska. Też mam. Następne to jest próbka grzyba. Grzyb. Nie ma. Zbieralne. Grzyb. Nie ma tutaj czegoś takiego jak grzyb? Three leech. No to jest ta pijawka, to też nie. O, nie wiem skąd wziąć próbkę grzyba. Próbka grzyba Subnautica. Wiecie co? Dobra, zróbmy to inaczej. Ja za chwilę do was wrócę, bo naprawdę nie chcę przedłużać tego. Po prostu dojdę tam już do was, jak wyjdziemy w ogóle na powierzchnię, okej? Okay? Myślę, że tak będzie lepiej. Okej, okay, moi drodzy, już jesteśmy. Tu już widmowe sobie ziele zebrałem, więc już mamy jeden składnik. Wiosę sobie najlepiej po dwa nawet. Wybrać czego rozrosnąć sobie delikatnie, a nawet trzy pytania. A co? Dobra, trzy sztuki. Myślę, że spoczy. Lecimy na kolejny biom. Ominąłem tutaj pana Lewiatana. Na szczęście nie był tym razem zbytnio agresywny. Być może dlatego, że go delikatnie zrobiłem w bambuko. I po prostu włączyłem cichy bieg i pojedynczy napęd, tak? Więc to dużo daje. Da się ich naprawdę przechytrzyć. I to dosyć bardzo, bardzo łatwo. Po prostu kwestia wprawy. Dobra, następny przystanek, bo niestety chciałem sobie zrobić rozpiskę, ale nie da się w ten sposób tego zrobić, więc no, niestety jestem, ale jestem zmuszony po prostu sobie sprawdzać to na bieżąco. Z tego co widzę, to stąd już sobie nic nie weźmiemy. I tak mi się wydaje, czy ja stąd wypłynę jak człowiek? Powinienem. Mam nadzieję, że w nic nie przypierdzielę. No i moi drodzy, no naprawdę, ostatnimi czasy znów mam segment w pracy i trochę też w domu, jeżeli chodzi o obowiązki. I naprawdę, no dzisiaj spałem ze 3 godziny, może 2 nawet. Więc jestem trochę przyjebany jak papa do dachu. Dlatego też ten odcinek dzisiaj jest troszeczkę spóźniony. Już jest 17.13, kiedy nagrywam, a mam dopiero 7 minut odcinka, około 7 minut odcinka, więc no... Nie ma szans nawet, żebym się na 18 wyrobił. 19.20 pewnie odcinek będzie, no trudno. Tak czasem musi być. Staram się naprawdę, jak mogę, te odcinki mniej więcej wrzucać na bieżąco, no ale wiadomo. Ciężko. Czasem te obowiązki mnie wręcz przytłaczają. Wiecie co, nawet czasem takie głupie pomysły przychodzą do głowy, żeby może jednak tego YouTube'a no, zrzucić z siebie, bo no, nie oszukujmy się, ale nie mam z tego praktycznie żadnej kasy. A roboty jest co niemiara przy tym wszystkim. I tak czasem sobie myślę, że kurczę. Byłoby łatwiej, nie? Byłoby łatwiej, ale 2 lata. Prawie 2 lata. Tak wiecie, sobie odpuścić też nie jest tak dobrze. A ty, cwaniaczku, co żeś mi chciał hapsnąć? Dobra, po 3 sztuki. Jak? Co, już nie ma miejsca? Oh, no. Dobra, raz, dwa, trzy, raz, dwa. Nie wiesz, raz, dwa, trzy. Bo jeszcze jedną bulwę się muszę wrócić. Bulwia, dobra, to już jest. To już mamy 2 składniki, zostały jeszcze 4. Jak dobrze pójdzie, to się dzisiaj jeszcze wyrobimy z tym. Ja w ogóle przytulaska mam. Ja mam w ogóle przytulaska. Dobra. Teraz tak, brakuje nam grzyba, brakuje nam żarówniczki i widmowego ziela. Nie, to nie było widmowe ziele, co innego to było. Więc teraz sobie wynurzymy na zewnątrz. Zobaczmy sobie biom. To jest Crush Zone. To jest Crush Zone. Greasy Plot Scalp Forest. Być może gdzieś tutaj, ewentualnie Blood Kelp. Mushroom Forest. Dobra. Idziemy sobie najpierw na Mushroom Forest. Myślę, że to jest chyba najbardziej w tej chwili dla nas sprawa dosyć istotna. Tak, bo tu są bulwy. Tu są bulwiczki. Bulwiczki, perliczki. Jeszcze bardziej w prawo się musimy wynurzyć. Jeszcze bardziej. Przyjebałem, nie wiem w co. To chyba ogórek, wiecie? Tak, ja mam wrażenie, że to ogóreczek.
Bo raczej to nie jest nic groźnego. Mam taką nadzieję. Bo właśnie zużyłem od cholery energii. Dobra, zbliżamy się na szczęście już do grzybowego biomu. Znów coś tam idzie. O, to mnie tłucze. Górek, zostaw mnie. Głupi ogórek. Patrzcie, jaka wrydota. Wiem, że tak potwora, wiem. Ale sobie odpuścił? Kurwa, odpuścił sobie. No to zmarnowałem trochę surowcy. Czy surowcy? Zmarnowałem. Czy. No znów mnie atakujesz? Ty gnoju. Odpuścił. Dobra, jest biom grzybowy. No tutaj musimy znaleźć grzyba. Raczej nie inaczej. Czy jest tu jakieś miejsce, w którym mógłbym sobie zaparkować? No jest, to z tyłu. Może troszeczkę energię odzyskał? Dobrze by było. Pytanie, gdzie to jest? No to jest w dwóch miejscach nawet. To jest w dwóch miejscach. W ogóle myszka mi przechodzi poza ekran. Mam nadzieję, że nie narobi to żadnych szkód. Dobra, no tutaj też jest w sumie gdzieś. O, tu jest, dobra. Ale widzę, że sporo jest tych rzeczy tutaj. Znów coś leci. No i niech się ładują te bateryjki. Włączmy engine. Okej. Oh fuck, tylko... I tu się woda nabiera. W ogóle ryba jest. Ciekawe rzeczy tu się dzieją. No ale musimy załatać szybko, kurde. Gdzie to jest? Coś tu jest zniszczone. Widzę. Nie to. Nie, baby shark. Ty, baby shark, ty. Zostaw mnie. Ki gnój. Dobra, szybki reaper. Tam jeszcze zostało. Dobra. Chyba nie zostało. I chyba jest naprawione. Dobra. Jest chyba naprawione, no to szukamy grzyba. Poszukamy grzyba. Rozumiem, że to nie jest ten grzyb. O nie! Ja tu nic nie widzę, shit! Gdzie my jesteśmy? Ja się pogubiłem w życiu. Nie no, muszę chwilę wrócić po tlen. Hop, wrócone. Jak tam moje HP? No na razie jest spoko. Myślę, że sobie wodę tą wykorzystamy. Wiecie co, ja sobie tego naszego przytulaska zostawię na razie, bo on jest mi teraz zbytnio niepotrzebny. Dobra, tlen mam w stronę tą. Tak. Musimy się znaleźć gdzieś tu. A teraz pytanie, czy to jest po prostu grzyb, zwykły grzyb? Grzyb grzybowy? Dobrze płynę? Na to by wyglądało. Dobra, no jest tutaj grzyb, to jest chyba to. I. Raz, dwa, trzy. Baba Jaga patrzy. Teraz potrzebujemy jeszcze widmowe ziele, chyba. Co to jest? To jest nic. To jest, moi drodzy, nic. To jest jakaś kapusta.
Niestety to nie jest to, co chciałem. Dobra, tu coś gdzieś... O, tu coś było. W bioziele. To też nie jest to. Grupa kaczonogów. Powszechna umiarkowana świecąca roślina dominująca w płytszych wodach. Iro nie umie czytać. Nie, no ale dzisiaj na pewno musicie mi to wybaczyć, bo... Jakbyście spali za 2 godziny, to wierzcie mi, że to jest naprawdę kurwa ciężko. To jest kurwa ciężkie. Kępa latarnika. Ja widzę, że to jest przez nas niedotykalne. Jak to nasz stan tak w ogóle? Infekcja. Dużo mi to nie powiedziało. Dużo mi to nie powiedziało. No musimy teraz tak, znaleźć jeszcze żarowniczkę. W ogóle chyba nie wziąłem jednego grzyba. Ach, chuj z tym grzybem. Gdzie to jest? Where is it? Tu jest. Tu jest tym grzybem. Teraz się weź człowieku dostań tutaj i się nie opasz. Właśnie, nie da się. Zobaczymy, czy mi się trochę naładowało tej baterii. Pewnie nie. Pewnie nie. No nie, no dobra, trochę poszło. Dobra, czekajcie, tylko tak, jeszcze musimy sobie zobaczyć schematy. Potrzebujemy nasiono żarowniczki. Gdzie można dostać żarowniczkę? Żarowniczka jest głęboka pusta rafa. Pusta rafa, strefa Bulwa Cave. Pusta rafa. Tata rafa. Pusta rafa. Rush zone. Dunes, Blood Kelp. Wiecie co? Ja bym poszukał obok Crash Zone. Nie wiem czemu, ale mam takie wrażenie, że to może być tu. Bo to pusta rafa jest pod zwykłą rafą. Aha. Okej, okay, to mi dużo powiedziało. Kelp Forest, Dunes. First Reef. Chyba, że to gdzieś tutaj. No dobra. A nasiono korony morskiej. Korona morska. Subnautica. Ja wiem, że sobie tak, wiecie, tutaj trochę gadamy i tak dalej, ale... Ale... No ja nie wiem, gdzie to jest. Ta trawa, ten Sea Crown, czyli korona morska, ona występuje na Bulbzon, Dunes Caves. Na Dunesy, to my tu gdzieś mieliśmy, Dunesy były tu, tutaj. Okej. Okay. Żarówniczkę jeszcze zobaczymy. Żarówniczka Subnautica. Tylko widzicie, kurde, problem jest taki, że ja nie wiem jak... Jak to można nazwać? Po angielsku. My mamy krzaka bulwowego, tak? Ale to nie jest to. Flora żarowniczka. Żarowniczka. Głęboka pusta rafa. Ale gdzie jest pusta rafa? Nichuchu. Głęboka pusta rafa to jest ogólnie... jakaś jaskinia. Dobra, mniejsza, bo ja tutaj cały czas sobie z wami gadam, a nic nie poruszam do przodu. Dobra, lecimy w tył, w takim razie teraz. Lecimy sobie w tył, wykręcimy i polecimy sobie na Dunesy. I na Dunesach już pomyślimy, co dalej trzeba z tym antem zrobić. Dobra, zostaw mnie. Zostaw mnie. To naprzód, tak. Jeszcze bardziej w prawo. W ogóle mógłbym troszeczkę sobie właśnie... Czy ja dobrze widzę? Si, dobrze widzę. Bardzo dobrze widzę. On tam jest i tańczy dla mnie. Wiecie, no w razie czego, jeżeli będzie już naprawdę tragicznie, to w teorii, no, biorę prawą suta i się napierdalamy, nie? I robimy sobie MMA. On mnie tam smyra po jajkach. Bo ja to czuję, widzę go, czuję jego wzrok.
i czasem oddech. Dzień dobry panu. Weź ty paskudny. Nie pchaj mnie tak, ty, kolega. Weź najpierw kwiatki, kawa, nie wiem. Kolacja. A nie tak na bezszczela mnie po tyłku pchasz. Kiedy sobie odpuści, jak myślicie? Zobacz, co on robi. Co on robi? By odpuścił chyba na szczęście. Ale se normalnie obiekt westchnień znalazł, ale przynajmniej szybko chyba... Chociaż nie wiem, czy szybko. Nie szybko. Ale się przynajmniej już teraz ich nie boję, wiecie? To jest dobra sprawa. Się człowiek przestał ich bać. To jest jedyny tak naprawdę progres w tym wszystkim. Dobra, szukamy przy okazji tej kapusty. Szukamy kapusty, ale znaleźć kapustę to nie jest takie hop-siup na krowę i ciele gotowe, prawda? Niestety. No niestety. Dobra, tam też nic nie ma. Okej. No i właśnie, kochani, bo ja zacząłem temat i nie skończyłem. Jaka następna gra po Subnautice? Szczerze powiedziawszy, chciałem wrócić na chwilę do Noity. Może nie jakoś dużo tych odcinków, ale tak, no kilka raczej, kilka pierdyknąć. Bo jakoś taką ochotę do tego wrócić. Być może zajczymy również, o ile się dostanę, do zamkniętej bety. Rozegramy sobie być może kilka odcinków z pseudonowych Simsów, które tam sobie... czy są te koreańskie Simsy, nie wiem czy kojarzycie. Na pewno kojarzycie. Zapomniałem tego tytułu. Bo również nie powiem, że nie... Fuck! Nie powiem, że nie, ale również mnie ten tytuł zainteresował. Nie róbcie sobie jaj, proszę. Jebana rafa. Co mnie tam chwyciło za ogonek? Co mnie chwyciło za ogonek? Dobra, jestem na dobrej drodze. Skupienie 100%. No, więc tak. To oczywiście dla bardziej żeńskiej tutaj części naszego community to właśnie te Simsy będą. Ja ogólnie powiem wam, że wychowany gówniarz byłem na Simsach. Więc ja lubię Simsy, ja bardzo lubię Simsy. To znaczy, lubię Simsy, tylko problem jest taki, że te najnowsze Simsy, one już mnie tak nie wciągnęły jak ta jedynka, jak ta dwójka. Mniej, ale też. Chociaż ta czwórka nie była jakaś super zła. Więc być może czwóreczkę też zagramy. Być może znajdę nawet kogoś do multiplayera, bo tak, owszem, w Simsach 4 jest multiplayer. W ogóle tak sobie ostatnio myślałem, że dla Simsów jedyna tak naprawdę teraz odskocznia i szansa, żeby przebić właśnie tą koreańską wersję Simsów. Ja tak będę nazywał, bo nie pamiętam tytułu. To jest właśnie rozegranie trybu multiplayer, żeby przyciągnąć po prostu nie tylko kobiety, dziewczynki, które lubią sobie tam pobudować przez jakiś czas, tylko również takich bardziej hardkorowych graczy. Ten multiplayer z pewnością by uratował całą serię. Bo moim zdaniem upadek jest bardzo bliski Simsów. Ale to jest tylko moje, tylko i wyłącznie moje zdanie. Takie mam wrażenie, że niedługo z Simsami się możemy pożegnać. Ewentualnie ta czwórka będzie tak długo rozwijana, że się ludziom znudzi. Dobra, nic tu nadal nie ma. Obserwuję, ale nic nie widzę. W ogóle mnie tu chyba nie było. No nie. W ogóle być może niedługo zrobimy special. Czy na pewno zrobimy special, bo już mamy ponad 2000 widzów, moi drodzy. Troszeczkę te wyświetlenia ostatnio są słabe, ale to głównie ze względu przez mój brak czasu. I naprawdę, ja ostatnio troszeczkę się wypaliłem chyba na tym YouTubie, wiecie? Troszkę się wypaliłem, szukam troszeczkę też nowej odskoczni. Być może, jeżeli chodzi o właśnie nagrywanie na YouTubie, nie codzienne filmy, tak jak do tej pory przynajmniej starałem się te codzienne filmy robić.
Tylko bardziej jakieś, nie wiem, raz na tydzień, raz na dwa tygodnie, czy nawet na miesiąc, ale bardziej takie, wiecie, treściwe. Nie tylko z gameplayu, tak jak jest w tej chwili. Może jednak co innego. Szukam nowego kontentu też poniekąd. Gdzie my jesteśmy? Jesteśmy w ciemnej dupie. Odparł sonarka. Wow. Dobra, konar zapłonął. Jest dobrze. Jest dobrze. Jestem przekonany, że teraz zobaczę coś, czego nie chcę zobaczyć. Bardziej musimy się na północ kierować, moi kochani, moi drodzy. Mam nadzieję, że przynajmniej dzisiaj nam się uda zebrać te cholerne enzymy. Po co tutaj dokładnie przyleciałem? Już nawet nie pamiętam. Seacrown? Czy po żarowniczkę? Seacrown chyba. Chyba ta. O, tak, ja cię tam widział. Ja wiem, od kogo wy są. Dobra, Seacrown faktycznie dunesy, tak? W dunesach możemy to gdzieś sobie znaleźć. Ja w ogóle zapiszę grę. To jest pierwsze, co chcę zrobić. No i oczywiście zaparkujemy sobie blisko ciepełka. Blisko ciepełka. Trochę chyba nawet za blisko. To jest ciekawe, zobaczcie, że to jest rubin. Tu są rubiny. Dobra. Silnik wyłączony. Silniczek wyłączony. Oświetlenie też sobie możemy wyłączyć, żeby nie pchać zbytnio energii. To jest Seacrown? To nie jest Seacrown. To jest słonecznik morski. Na chuj mnie słonecznik. To mnie ten kaktus. Kurde, to kaktus. Najgorsze jest to, że nie widzę tutaj tego Seacrown. Być może to gdzieś troszeczkę dalej, wiecie. Mamy dunesy. Dunesy są w tą stronę. W tę. Ta strona. Nie te strony. Widziałem telefon. Chyba ja tak teraz muszę być mniej więcej pod telefonem. Tylko staram się rozpatrzeć, co tam się dzieje. Dobra, nic się nie dzieje. Mogę dalej nagrywać. Jest dobrze. Ale nadal Seacrown nie widzę. Gdzie jest ta cholerna korona morska? Ja cię widzę. Kurwa, rogi masz tak, jak widzisz, żona je doprawiała codziennie. Ale majestatyczny to ty trochę jesteś. Mam nadzieję, że mnie nie widziałeś. Kurde, no lipa. Nie widzę tego Seacrown nigdzie. Nie widzę Seacrown. Czy to ma być jeszcze głębiej? Był Baby Shark. Ja cię widział, spokojnie. Więcej dziadostwa. Gra mam zapisaną? Mam zapisaną, więc luz. Jak padnę, no to szybszy recall, tak? Szybszy recall. O, co to jest? Jakie ładne. Drzewo błotniaste, co to jest? Kolczasta trawa muszlowa. Kolczasta trawa muszlowa. Mimo dzielenia bliskich genetycznych podobieństw krwawą trawą, ten gatunek wyewolował, by utrzymywać swój system korzeniowy w sztywnych pancerzach przypominających róg. Nice. Dobra, to są te nasze koleżki z zaroślak. Jezu, przyszedłem za kolak. Za kolak jaskiniowy też ładnie brzmi. Jesteś niezbieralny. Ty jesteś niezbieralny. Powoli się muszę wynurzać.
Oż ty w dupkę węża, ja cię widział. Ja cię widział, ja cię słyszał. Wiecie co, ja idę po prostu, to dlaczego się będziemy napierdalać? O ile dopłynę. Aż mi dźwięki wywaliło. Aż mi dźwięki wywaliło, muszę się kawy napić. No, więc moi drodzy, ogólnie tak, wracamy na pewno na chwilę do Noity, być może nie w pierwszej kolejności. Więc osoby, które Noity nie lubią, to się nic nie dzieje, w ogóle go psułem, widzę. Następnie Dredge. Goodbye, Wilson. O. Make sure he is okay. Muszę pożegnać mojego jednego prawdziwego przyjaciela Wilsona. Będę za to utęsknił, mały koleżko. Jeżeli zobaczysz go, upewnij się, że wszystko z nim w porządku. Jest tutaj w pełni ładowana bateryjka w zapłacie. I pamiętaj, keep calm. Trzymaj się. Miło. Keep calm. No, mam jednego takiego bożydarka. Dobra, wchodzimy w promsuta. Będziemy się napierdalać. Z buta wjeżdżam. Zdejmuję kominiarę, kiedy idę na robotę. Ogólnie wiele osób teraz twierdzi, że ta młodzież to ma jakieś te dziwne swoje piosenki i tak dalej. Ale wiecie co? Moje pokolenie też było pojebane pod tym względem. Gdzieś ostatnio widziałem właśnie, że jakaś dziewczynka sobie śpiewała takie, nie wiem, jakąś tam Leosie, Young Leosie. Wiecie co, no ja jestem stary już, no. Nie będę was okłamywał, no swoje lata już mam, więc ja nie znam tych nowych dla mnie pseudoartystów, nie chcę nikogo urazić, no. Być może ktoś lubi tego typu muzykę, no ja nie lubię osobiście. Ja jestem punk rockowcem od zarania dziejów, więc no, to jest mój styl muzyczny. Ale no, wiem, że można coś takiego lubić. Ja się raczej nie utrzymuję jednego gatunku muzycznego, tak rapu, no niezbyt. Hip-hop, rap to nie są moje po prostu gatunki muzyczne. No to prawda jest taka, że nawet moje pokolenie miało tam jakieś swoje różne piosenki. I powiem szczerze, że wcale nie były lepsze od tych dzisiejszych. Powiem wam więcej, wasi rodzice również pewnie mieli jakieś tam swoje zakazane piosenki, których również słuchali. Więc to kurde, każde pokolenie musi mieć ten swój zakaz społeczny. Jakieś piosenki tabu, które w tych małych głowach jednak ciągle są. Dobra, tu mamy jakiś wrak. Tego na pewno nie odkryłem, bo pomyślałem, że zdobędę tą trawę, tą kapustę. A tu nic. Kapusty jak nie było, tak nie ma. Dopiero się teraz nie boi, co prawda. Chodź napierdalać. No co, taki cwaniak byłeś? Załóż chuje na baniak. Tu wiecie, z czegoś ja jestem taki agresywny, czy agresywny, taki wulgarny, bo agresywny to ja nie jestem. Nigdy nie powiem, że jestem agresywny. Ja jestem po prostu jak aniołek. Toksycznym w internecie jestem oczywiście, ale agresywny nie. Nigdy nie byłem. No chodź cwaniaczku, chodź. Gdzie jesteś? Kurde. Wyłaź stamtąd. Chyba go zabijam. Uciekasz. Zabiję cię? Dziadu. Ty nie żyjesz? Ja zrobiłem baby sharka. Kurde, jak to się pyli. A i owszem.
Zobaczcie, że aż Baby Shark się pyli. Chodź tu, Shark. Baby. Jednego twojego kolegę zabiję. Nie wiem, czy chcesz znów się próbować. Dobra, odpierdolcie się ode mnie, bo zaraz w łeb wszyscy zostaną. Ewentualnie tu jesteś jakiś lepszy. Lit, zielony. Ustawcie się w kolejkę, co by każdy dwa razy w pierdolu nie dostał. No chodź. Nie wiem, gdzie on jest. O, tu jesteś. Być może robię teraz głupotę, ale... Napierdalamy się, tak? Wracaj, kiciuś. Nie wiem, gdzie on jest. Again, kurwa, zabawa. Dobra, chyba sobie odpuścił. Chyba się trochę przestraszył. Ale solowa była ładna. Powiem szczerze, że i ja i on dostaliśmy trochę po łbie. Nadal kapusty nie znalazłem. Dobra, szybka naprawka. Zaraz runda druga, tak? Ale się napierdalamy dalej. Nie no, Brownsuit pod tym względem jest piękny. Brownsuit jest pod tym względem piękny, że już nie muszę dbać tych hiperów. Lewiatanom powiedz stop. Takie grzylakom na odbycie. Dobra. Szukamy trawy. No kurwa, nie znajdziemy tej trawy chyba dzisiaj. Chyba jej nie znajdziemy. Czy wiecie, no jak zaraz jej... Zaraz nie namierzę tego jednego przynajmniej, no to wiadomo, wam ukrócę, no bo... Ja bym chciał to dzisiaj zebrać. Gdzie my jesteśmy w ogóle? To jest dziwne, że tej kapusty by nie było tutaj. Wygląda się, że pisali, że tu jest. Miała być kapusta, jest tylko sałata. Co się dzieje? Ale skała. No wy sobie teraz kurwa ze mnie robicie? Ty ta gra sobie ze mnie w chuja. Nie, no kurwa, to jest genialne. No to jest genialne. Dobra, moi drodzy, zaraz się zobaczymy. Oj, moi drodzy, nie dość, że odcinek spóźniony, to jeszcze myślę, że długo będzie spóźniony, ale znalazłem. W ogóle, zobaczcie, to jest śmieszne, my byliśmy gdzieś tutaj, no zabili nas niestety, więc wszystko nam cofnęło. Ja już nawet wleciałem sobie tutaj do tej dziury, okazało się, że to jest po prostu wejście do naszej bazy praktycznie. To jest nasza baza, więc naprawdę bardzo szybki taki skrócik. Zacząłem szukać i dopiero teraz to zauważyłem. Przynajmniej było przed chwilą, tu jest. Mamy to. Korona morska. Koronka morska. Lokalne formy. Tego sobie wezmę więcej. Brak miejsca w ekwipunku. No. Palmy nie chcę. To sobie możemy. Nasiono krzyki żółkowatej też nie. Bioziela też nie raczej. To mogę wypuścić, bo mnie to raczej nie bawi. Czy ja mogę na przykład... Czy one popłynęły? One przeżyły to? Naprawdę one to przeżyły? No dobra. Niechaj tak będzie. Niechaj tak będzie. Apteczkę mogę jedną zużyć. Co mi tam? Apteczka jedna zużyta. Dobra. Nie. Jednak nie. Zobaczcie, że tych już się nie da niestety robić, ale ciebie mogę, mogę nawet zjeść. Tu ile jest nonówek, o jest. Nonówka, to nie kabaret. Ale to są chyba tylko sprajty pływające.
Opa. Jakieś kolejne? Kolejny bumerang. Już jest usmażony bumerang. Dobra. Pojedzone. Pojedli, popili. Dalszy etap na... Czym ty kurwa jest? Co to jest? O ty gnoju. Zaraz będziesz smażoną rybą. Dobra. Czyli to już mamy. Tu jest nasz orzeszek. To sobie oczywiście odłożymy. Dobra, czego nam brakuje, kochani? Czego nam brakuje? Oprócz tego, że miejsca. To jest oczywiste raczej u mnie. Grzyby też sobie zostawimy. Brakuje mi bulb. Tylko gdzie ta bulba może być? Bo to się nazywa, kochani moi, nasiona żarowniczki. To nie jest bulba. Żarowniczka, Subnautica. Where is it? Bo wszyscy, kurde, tutaj piszą, że to jest bulba. Ale to nie jest bulba. Nie mam cholera pojęcia. Te bulb bush samples to nie. To też nie. Dobra, moi drodzy, znów widzimy się za chwilę. No będzie taki włączony odcinek. No mi się, moi drodzy, takiego małego skurwysynka zeskanować. Naprawdę jest minimalny. Ło, takie sobie pływające cudo. Zaraz sobie to przeczytamy. Świetlik skalny. Mały, luminescencyjny padinożerca mniej więcej wielkości kciuka. Stworzenie to może być dalekim krewnym rekina piaskowego, wykazując podobieństwo w niezwykłych kończynach, segmentowanym egzoszkielecie i skłonnościami do kopania we dnie. Szczęka. Zestaw zakrąglonych zębów jest przeznaczony do odrywania kawałków koralowców, jak i trawy morskiej przylegającej do kamieni. Kończyny. 5 nóg, 2 ramiona i duża płetwa pozwalają świetlikowi skalnemu chwytać się i chodzić na powierzchni kamienia w poszukiwaniu pożywienia, a także szybko odpłynąć w bezpieczne miejsce na wypadek ataku. Zielona luminescencja. Świecąca zieleń w ciemności może być dziwną strategią przetrwania, ale ta adaptacja wydaje się być zachowaniem godowym lub jakimś innym wyspecjalizowanym procesem, obejmującym tylko ułamek całej populacji. Chyba, że bycie zjedzonym jest po prostu częścią cyklu życiowego świetlika skalnego. Podsumowanie nieszkodliwe. Dobra, i znów się widzimy za chwilę. Siadą, spóki Shiro chyba sobie znów poradził, moi drodzy, i chyba znalazłem, o dziwo. Co prawda niedaleko, bo byliśmy mniej więcej gdzieś tu, a tutaj tak sobie zacząłem szukać, zacząłem sobie w tych dziurkach właśnie przeszukiwać, no i chyba to mam. Żarowniczka, o to nam chodziło. Dzień dobry pani. Mamy wszystko, co chcieliśmy. Mamy. Dobra, tu już jest full. Tu już jest full, więc jakbyście szukali, no to bardziej w tych miejscach tu. To było też chyba gdzieś tutaj, jeżeli chodzi o tą kapustę. Szukajcie również na biomie grzybowym, czyli mniej więcej tu. No i tu. To jest naprawdę bardzo, bardzo proste do znalezienia. Teoretycznie nawet więcej sobie zaszkodziłem, szukając na tym wiki, niż po prostu przepłynął i się postarał i poszukał, tak? No ale dobra, jest. Mamy jak zrobić enzym. Dobra. Czyli to już mamy. Teraz tylko pytanie, jak my się mamy przedostać z powrotem? Bo tu gdzieś cholera było. Były gdzieś te teleporty. Ale Shiro nie pamięta, kurwa, gdzie one były. Ale nie pamiętam, gdzie one były. Szkoda, że tu nie ma czegoś takiego właśnie jak teleport. Bo jeszcze byśmy to dzisiaj zrobili. W ogóle jest Crackfield. My tu nie byliśmy. Wiecie co, moi drodzy, a może zróbmy to w ten sposób. Dzisiaj skończymy sobie to już na tyle. Ja ogarnę sobie, gdzie są te teleporty i w następnym odcinku stricte pójdziemy już do teleportu. Ewentualnie podpłynę gdzieś tutaj pod ten Crackfield, żeby zobaczyć, co to jest. Jaki to jest biom. Co wy na to? Mam nadzieję, że okej. No to, moi drodzy, to było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach, jestem filmu Grona Shiro. A my się oczywiście widzimy w następnym odcinku z Subnautiki. Mam nadzieję, że to już będzie możliwe, że ostatni odcinek. I po prostu zaczniemy sobie nowe serie. Czy ja wam powiedziałem, co będziemy teraz grać?
Nie jestem pewien. Nie jestem pewien, czy powiedziałem. Ogólnie jest na tapecie Dredge, który również chciałbym rozegrać. Również w klimacie wodnym, tylko no troszeczkę bardziej specyficzne. Dobra. Trzymajcie się jeszcze, no i co? Hej, hej.